Cześć, tu Matrix, a to kolejny odcinek z Kody i dwa noc Królka na modzie The Returning. Właśnie teleportowałem się do zamku i idę zdać raport Garrondowi. A także oddam po drodze pierścionek Udarowi. Ten ostatni odcinek mnie trochę zdenerwował, ponieważ było zbugowane strasznie misja. W normalnym gotiku już robiłem tę misję, bo pamiętam, i nie udawało mi się zrobić. Musiałem wspomóc się kodami, aby zabić prającego zębacza. Znaczy, tego sprytce stada. Także teraz Udara. Proszę, przynoszę ci pierścień Tengrona. Powinien cię ochronić. Tengron powiedział, że przyjdzie po niego, kiedy tylko wróci. Co? Wiesz, co to za pierścień? Dostał go w nagrodę za odwagę w bitwie. Mówisz, że chce go z powrotem? Jeśli taka jest wola Inosa, to tak się stanie. Jeśli taka jest wola Inosa. Jeszcze tylko sprawdzę może, bo nie wiem czy ja sobie no, czy nie wiem czy sobie wyłączyłem Odłóż nieśmiertelność do broń! tego. Pożałujesz tego! Dobra, już wiem. Odłóż broń! Dobra. Teraz czekajcie, ja muszę wiedzieć ile mam się nauczyć. Mam się nauczyć 6 punktów teraz, a potem 5, tak? Chcesz... Mam teraz 22 punkty kuszy. To znaczy, że jak przeczytam kamienne tabliczki. Będę miał kusza weteran. Odłóż broń! Nie wiem, czy się różni, Nie ale dobra. jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz! Dzięki za komplement. Dobra. Właśnie, zregeneruję sobie wytrzymałość może. Jakimś Serafisem. I do Lorda Garronda. Czy tam Garronda. To taki raport. Trudno mi w to uwierzyć. Rozmawiałem z Fayetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli dwie skrzynie rudy. Dwie skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń! Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy! Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska! To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad ich duszami. Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Co z moją zapłatą? A tak, prawda. Jestem ci winien trochę złota. Oto twoja nagroda. Dziękuję. Co zamierzasz teraz zrobić? Próbowałem wszystkiego. Teraz cała nadzieja w tobie. I w posiłkach od Lorda Hagena. Będziemy dalej trwali na posterunku. Zanosząc modły do Inosa, by nie opuścił nas w tej godzinie próby. Dobra. Ma czas na powrót do Korynis. Skoro ja to miałem jeszcze misję dla Jory. Tylko musiał iść wtedy do opuszczonej kopalni, a gdzie jest ta opuszczona kopalnia? Nie wiem, czy to jest miejsce dla mnie. Chyba nie chciałbym tam trafić. Opuszczona... Rzucona czy stara? Bo chodzi o tą starą kopalnię. Tak mi się wydaje. No, ciężko byłoby tam się dostać.
to było oczywiste od dawna. Myślę, że jednak to zadanie zrobię kiedy, zrobię później. Ja będę lepszy. Póki co wracam do krainy Korinis. Znaczy do Korinis. Właściwie. Bo już więcej zadań nie mam. Jeszcze może do Diego'a pójdę i go odprowadzę. Tak mi się wydaje, będzie fajnie. Bo on jest... On jest. Muszę tak zobaczyć tylko gdzie to jest, gdzie on jest. Musiał wyjść, bo spróbowałbym teraz wyjść taranem. Jak wyjdę, muszę iść w prawo. Albo trochę pobiegnę do przodu, potem zawrócę w prawo. A potem już będę mniej więcej wiedział, gdzie jestem. Okej. Chyba wiem. Więc idę do Diego, którego odprowadzę do przełęczy, a potem ja sam skorzystam z przełęczy. Dobra. Bezi, bądź teraz fajny i posłuchaj mnie i biegnij. Nie wiem, czy mi się uda, wątpię w to, szczerze mówiąc. Ale cóż, nie zaszkodzi spróbować. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby pójść, no, teleportować się na przełęcz. Chyba tak zawsze robiłem. Teraz, o kurde. Ile tu tego jest? Dobra, trzeba się teleportować na przełęcz. I próbować od początku. Się dostać do Diego. O, co za muzyka. Chcę dojdę do... Ja dojdę do... Nie potrafię powiedzieć. Ja dojdę do Diego i wam włączę. Okej, jak widzicie, jestem już u Diego. Teraz sobie z nim pójdę do przełęczy. O ile to będzie oczywiście możliwe, napiszę przed tym i... Przed twoją kryjówką leżą zwłoki dwóch rycerzy. Polegli bohatersko w walce ze stadem zębaczy. Górnicza Dolina rządzi się własnymi prawami. Ostrzegałem ich, ale nie chcieli mnie słuchać. Wszystko w porządku. Daj znać! Chodźmy. Dobrze. No. To ja, to ty masz iść za mną? Okej, on nie chce iść przy, nie chce orków. Więc jak ja mam iść z tobą? Trzeba będzie chyba iść bardzo daleką drogą. Zobacz sobie. Czekaj. Dobra. Jeszcze chwilę. Dobra, chyba muszę iść z tym Diegiem jakoś, chodź. Nie, kule, a nie mogę cię jakoś odesłać? O kurde, są warki. O, i weź ich zabij, bo mi się nie chce Diego. Dlaczego tak mało doświadczenia dostaję? Diego, kurde, on może zginąć, o kurde. Nie no, bez jaj. Znowu jedna z tych cholernych bestii! No jeszcze ten krwiopisa, Boże. Porażka. Zaraz to ja zginę. Weź ich zabij. On powinien być nieśmiertelny.
się muszę uzdrowić. No teraz możemy wyruszać. A jakbym ja się teleportował na teraz na... do przełęczy, to co by się stało wtedy? Nie chcę mi się z nimi iść i się męczyć. Nawet jakbym miał doświadczenie dostać za to. No i co teraz? On jest gdzieś tutaj? Czeka gdzieś? Jego? No i tam go nie ma. On chyba będzie już w mieście po prostu. Może jednak sobie z nim pójdziemy. Dobra. Zobaczymy, spróbujemy. Jak będzie coś nie do zatrzymania, to wtedy... Wtedy ja się teleportuję i... Będę miał to gdzieś. Tylko, że tam są orkowie, no. Dzięki. Tędy, tak żeby się ork nie widział. Nie, no ale on będzie się rzucał. Znowu jedna z tych cholernych bestii! A niestety ork go zabije, no. Także to nie wiem, to jest mało wykonalna misja. Tędy może jakoś się uda. Bo tu nie ma ork. Chodź tędy spróbujemy. Są te psy orków. Ale mnie już tak dzisiaj tak raz zniechęciła w pierwszym odcinku jaki nagrywałem. Ale tam jest ork znowu. Trzeba jakoś omijać go. To jest okropne. Dlatego jest dobry jak mi pomaga z łuku. A ja się ich biję. Ale tam jest masa orków. Tak nie wiem, jak ja sobie poradzę z wami. Znaczy, że oni znowu jedna z tych cholernych bestii! Nie, oni się na mnie sfokusowali. Diego ma czas, żeby się zgubić. Znaczy, że Diego ma dużo życia. Ale ma miecz miecza. A ja mu nic nie robię. Dobra, dobra. Ładnie. Bierzmy sobie bronię ich. Oj, Diego, Diego. Dobra, mięsa są teraz zjem. Trzeba jeść jak chcą. O, a mam tu jeszcze premię do siły 1. Ale nie, to na razie nie. Nie będę korzystał z premii do siły. Znaczy, opłaca się zbierać ten łup teraz. Prawdopodobnie niezbyt, ale... Czemu nie? No bo teraz tego orka trzeba robić. To jest już ork. Czarny ork wojownik. O, ale tak jest dobrze. Ale jego ma bardzo słaby miecz. Niestety. A on ma... A ork niestety lepszy. Dobra, udało się Diego, ale musisz się wypić miksturę. Brawo. Chodź dalej. No tu jest więcej orków tylko.
ma innej drogi, muszę iść ten. Tu się nie są orki. Niech oni się na mnie sfokusują. Ja też. Nie wiem, co ja się teleportuję jednak. Jest jakaś misja? Chyba, że ich zaatakuje po prostu z mieczem, a Diego ich będzie brał z łuku. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, nie wyjdzie w ogóle. Teraz już wiem. Teleportuję się do przyłęczy i idę. Także sorry, Diego. I tylko robię cięcie, zobaczę, czy tak można. Okej, jak widzicie, jestem w takim miejscu z Diegiem. Tutaj trochę się z nim bawiliśmy, ale już tak mnie to wkurzało. Na szczęście już dotarłem. Tutaj jest premia taka, jaką się dostaje, jak przyjdzie się w pewne miejsce. Zaraz wam pokażę. Pamiętasz? To miejsce, w którym po raz pierwszy się spotkaliśmy. To było tak dawno. Było jeszcze coś wyjątkowego w tej okolicy, tylko nie pamiętam dokładnie co. Skoro tak twierdzisz, pozostałą część drogi zaliczę już sam. Muszę załatwić parę spraw, zanim pójdę do Korinis. Dziękuję ci, przyjacielu. Do zobaczenia w mieście. Do zobaczenia w mieście. Ja tutaj sobie wezmę torbę, ponieważ to jest jego torba i on będzie chciał ode mnie. Także ja nie wiem, czy ja go jeszcze mogę zagadać przy wejściu do tamtej jaskini. Ale męczyliśmy się tu strasznie z Diegiem. Znaczy, głównie on się męczył. Tam bym chciał wejść, bo tam coś jest. Ale starałem się tak robić, żeby on z łuku strzelał. Jakaś fajna mikstura. Jakaś podwójna mikstura szybkości prawdopodobnie. No mam nadzieję, że już nie będzie, bo te dwa odcinki takie naprawdę wyjątkowe na ten niefajny sposób. Mam nadzieję, że już będzie lepiej mi się grało. To póki co, no to wchodzę do jaskini. Nie pozostało mi nic powiedzieć innego jak do zobaczenia, górnicza dolina. Chyba. Nie wiem, czy mam czekać tutaj na Diego? Chyba nie. Bo on już mi powiedział, że ma kilka spraw. Chociaż poczekam, może porozmawiam z nim przed kopalnią, jak będzie stał. Tą drogą to ja przeszedłem taką drugą drogę z nim, aż po prostu przez całą mapę praktycznie. I za tyle zastępów orków pokonałem. Mniej więcej tutaj przy tym placu wisielców. Znaczy to nie jest, znaczy przy tym no, miejscu, gdzie więźniów się spuszczało. Na dół, przed barierę. Mogę porozmawiać z tobą, Diego? Jesteśmy na miejscu. Pozostałą część drogi zaliczę już sam. Muszę załatwić... Dziękuję. Dobra, opłacało się jednak. Chwila. Dobra, więc teraz już mogę iść. Gdzie on idzie? Aha, on sobie tu usiądzie, dobra. Hej. Dziwne. Miał jakieś sprawy załatwiać, ponoć. Tak, so... Chyba nie rozmawia z nikim przez telefon. Ale odpoczywa sobie, okej. Dobra, czas na mnie. Korinis. Rozdział 3. Oko Inos. Dobrze, więc trzeba teraz załatwić te wszystkie sprawy i wrócić. Ale z tego co pamiętam, po drodze będzie mnie czekała pewna niespodzianka. Tu pode mną orkowie, nie będę z nimi walczył. To jest ich multum. Gdybym miałem Diega, i tak było ciężko. W sumie mogę już teraz na czwórkę zapisać. O kurde! Patrzcie, co się stało. Paskudni orkowie.
No i niestety tam jest... Patrzcie, jak to tam stoi. Przyjemny widok. Poddaj się, póki jeszcze możesz! Stąd nie mam ucieczki! Co? Jak ja mogę niby pokonać? Okej, wreszcie udało się pokonać poszukiwacza. Ale naprawdę, ja nie rozumiem, dlaczego on jest taki trudny. No, to jest jakaś przesada trudności poziomu. I czemu on strzela we mnie jakimiś strzałami? Znaczy, zamiast ognistą kulą strzela do mnie jakimś... czymś innym. To jest przesada, no. Jeżeli ja nie mógł na takim 24 poziomie nie pokonać jakiegoś poszukiwacza zwykłego, których będą setki w tej krainie. Ja nie wiem, jak to będzie. Najwyżej... Nie, no nie wiem, co najwyżej. Idę dalej po prostu. Tutaj niestety nie żyją rycerze. Oni mają teleportację do przełęczy Koryni. Sprzedają się na pewno. I porozmawiam sobie z Lesterem jeszcze. W sumie teleportację z Górniczej Doliny mogę sobie już zdjąć z tego. Będę po prostu sobie zakładał to, co potrzebuję, a póki co... To też mogę zdjąć to też. Póki co zapisuję sobie na czwórkę. I idę do rozmawiać z Lesterem. Tam kolejny poszukiwacz. Jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Xardasa. Mamy problem. W to akurat łatwo mi uwierzyć. Od twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z Xardasem. Czeka już na ciebie. Xardas kazał mi przekazać ci Terunę. Dzięki niej szybciej do niego wrócisz. Spotkamy się na miejscu. Ja również teleportuję się do wieży. Na drogach jest zbyt niebezpiecznie. Dobra, więc myślę, że w tym odcinku to na tyle. Zapraszam do następnego odcinka, może tym bardziej szczęśliwego. Tym razem bardziej szczęśliwego, bo ostatnie odcinki to jest naprawdę mieszanie na samych złych rzeczy. Do następnego odcinka. Cześć!